Kochani, kochani, przed nami kolejne spotkania w pokoju ciemności. Tym razem już są dwa terminy, kolejne, nowe, w kwietniu i w czerwcu 2020 roku. O co chodzi z tym wszystkim, że wciąż pojawia się ten wiatr, to zawołanie, by uczestniczyć w pokoju ciemności, by tworzyć tą przestrzeń. O co chodzi? Po co jest ten pokój ciemności? Że tak się składa, że już od 9 edycji ponad 100 osób, 120 osób uczestniczyło w pokoju ciemności, i wciąż pojawiają się nowe. Po co? Przecież to jest wariactwo. Wejść do pokoju ciemności na 4 noce i 3 dni bez jedzenia i bez ewentualnego, ale bardzo wskazanego przeze mnie picia. O co chodzi? I odpowiedź jest jedna. Dla poznania samego siebie. Bo kiedy się zobaczy, że te wszystkie próby poznania samego siebie przez różnego rodzaju techniki, warsztaty, działania, aktywności, pozorne zatrzymania, tak naprawdę domagają się takiego głębokiego resetu i zobaczenia siebie z innej perspektywy. Z perspektywy takiego naprawdę zatrzymania w śmierci samego siebie. Od tych aktywności fizycznych, mentalnych, emocjonalnych, by wypłynęło to, co jest prawdziwe. By zobaczyć siebie w prawdzie. Po to, by poznać samego siebie. Dlaczego pokój ciemności? On przyszedł do mnie jako zawołanie mojego serca. Sam siebie wsadziłem w pokój ciemności, by poznać samego siebie, by zbliżyć się jeszcze bardziej do siebie, do Boga, rozpoznać siebie. I z tego wyłoniła się cała idea i wiatr ku temu, by stwarzać przestrzeń dla innych. Dlatego ktokolwiek chce uczestniczyć, to jest uczestnictwo, które wynika z głębokiego zawołania z serca, z duszy, z ducha. I to nie jest wykalkulowane, bo każda kalkulacja z umysłu spowoduje to, że ktoś tak naprawdę przybędzie po to, żeby coś osiągnąć, a tam wszystkie osiągnięcia odpadają. Wszystkie etykietki, wszystkie maski odpadają i człowiek staje się nagim w spotkaniu z samym sobą. I niewielu chce tego. Chociaż łatwo nam mówić o spotkaniu z samym sobą, ale by spotkać się naprawdę z sobą, to już jest wyzwanie. W końcu całe życie jest piękną zabawą, pełną wyzwań, które sobie stawiamy. Życie nam przynosi kolejne progi, byśmy mogli głębiej, czulej, tak w akceptacji, w objęciu całości siebie, spotkać siebie. Czy pokój ciemności jest dla ciebie? Oj, powiem wam, nie wiem. Każdy ma tak indywidualną, niepowtarzalną drogę, że to jest nic innego jak głębokie zawołanie z takiego rozpoznania siebie w danym teraz. Jedynie co mogę powiedzieć, że to jest zawołanie dla mnie stało się czymś tak bardzo przełomowym i tak dla wielu uczestników, którzy opowiadają o tym, co się zadziało, co się stało w ich widzeniu siebie, w postrzeganiu siebie, że ten przełomowy moment jest poza słowami. Bo spotkanie z sobą to już nie rozkmina intelektualna, ale głębokie przyjęcie siebie.
poza tymi wszystkimi zajęciami i aktywnościami, którymi próbujemy siebie stworzyć, a tak naprawdę wszystko ma odpaść, by potem na nowo siebie stwarzać świadomie. Kochani, to co najważniejsze, gdzie tu nie ma żadnej ściemy wynikającej z tego, że coś mi się spodobało i coś robię, ale to coś jest już tak mocno osadzone w moim doświadczeniu, w świadomości, w rozumieniu, jakie procesy mogą się pojawić, że to jest przywilej dla mnie, radość i dzielę się doświadczeniem. Dzielę się wiedzą, dzielę się tymi opowieściami, które przychodzą do mnie od uczestników. Tak więc, kochani, to jest moje zawołanie z takiego dzielenia się, z takiego głębokiego doświadczenia siebie w tym. I tylko tyle. Aż tyle. Pojawiło się kiedyś zawołanie, żeby samemu siebie włożyć do pokoju ciemności. Pojawiło się zawołanie, żeby pójść do jaskini, z samym sobą pobyć. Pojawiło się zawołanie, by zorganizować taką przestrzeń, by inni mogli to doświadczać. Już 4 lata. 9 edycji ze 120 osób, jak nie więcej, około 12 do 14 osób każdego w każdym spotkaniu, aczkolwiek obecnie zmniejszyłem to i jest od 12 do 8. Nie wychodzę poza 12 osób, dlatego te grupy nawet zmniejszam, pokazując przez to, że tu mi nie chodzi o ilość, ale chodzi o to, żebyśmy my wszyscy byli w takim dużym komforcie, w przepięknym przepływie, jako drużyna pierścienia, wręcz powiem, drużyna kręgu, w kręgu mocy, gdzie tak naprawdę wzajemnie się wspieramy i inspirujemy do wzajemnego przebudzenia w mocy, takiej świadomości samego siebie, w poznaniu tego, kim naprawdę jesteśmy. I tutaj wypadało powiedzieć, zapraszam wszystkich. Dzielę się tym, co się dzieje w moim życiu. Jeżeli ktoś usłyszy zawołanie ze swojego ducha, ze swojego wnętrza, to będzie chciał się ze mną skontaktować. To tylko tak działa. Ja sobie mogę zapraszać, mogę mówić, chodźcie, chodźcie, bo to jest niesamowite i tak dalej. Nie, nie tędy droga dla mnie. W moim przepływie jest to cudowne, że mogę złożyć przed wami świadectwo swoim życiem, tym, co się przejawia w mojej ekspresji serca. Jeżeli ktoś zostanie zainspirowany i wewnętrznie zawołany, by współuczestniczyć w tym współtworzeniu, to pojawi się. I tak naprawdę każdy skład, każde spotkanie jest zaplanowane odgórnie. Najlepszego, kochani. Trzymajcie się, hejka.